Nie ma chyba żadnego czasu, który jest do tej zalecany, tak? Jakby to jakby nie W imieniu DOS Fundacji Dbam o Zdrowie oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej Zarzew witam wszystkich bardzo serdecznie na oficjalnym otwarciu tej pięknej strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej. Mówię oficjalnym, bo już wcześniej, jeszcze zanim trwały prace i nie było jeszcze to wszystko ukończone, już widzieliśmy, że mieszkańcy, w tym seniorzy, przychodzą i ćwiczą. Oddajemy dzisiaj w użytkowanie wszystkim mieszkańcom tego osiedla i dzielnicy, ale ponieważ motto naszej fundacji brzmi pomagamy seniorom cieszyć się życiem, to szczególnie będziemy się cieszyć, jeżeli to właśnie seniorzy będą ćwiczyć i korzystać z tej strefy. Nawet specjalnie te urządzenia, tak jak tutaj właśnie pan rehabilitant zwrócił uwagę, są dobrze dobrane do potrzeb seniorów, no bo nie na każdych urządzeniach siłowych seniorzy mogą ćwiczyć, zresztą no po co, tu nie chodzi o masę ciała, nabijanie mięśni, tylko o ćwiczenia dla zdrowia. Także te wszystkie urządzenia są właśnie tak dobrane, żeby ćwiczyły te partie, można było ćwiczyć te partie mięśni, które są najważniejsze i najbardziej nam może w takim srebrnym wieku szwankują. Nie zapomnieliśmy też o osobach niepełnosprawnych, stąd jedno urządzenie jest specjalnie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oczywiście zdrowe osoby też mogą ćwiczyć, ale już osoby niepełnosprawne nie wszędzie mogą, także to jedno urządzenie jest dedykowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych. W tym jest położona taka specjalna, no nie wiem, nawierzchnia, która też ułatwia dojazd i ćwiczenia. Także cieszę się i mam nadzieję, że wszyscy będą korzystać, cieszyć się jak najdłużej zdrowiem, też między innymi tutaj korzystając z urządzeń. A tak pięknie zaprojektowała tą strefę pani architekt Barbara Pluskota-Gajewska. Proszę przedstawiciela, kto to wytypuje, kto będzie mówił, spółdzielni, bo to taki nasz wspólny projekt. Bardzo się z tego projektu cieszymy, jako spółdzielnia z dużym zadowoleniem jesteśmy dzisiaj tutaj z Państwem i będziemy cały czas, nasi pracownicy też będą i ćwiczyć, i opiekować się tym placem. No dziękujemy fundacji, dlatego że jest to pierwszy i jedyny w tej chwili na naszym osiedlu tego typu plac ćwiczeń. To będziemy po kawałeczku, myślę, że przecinać wstęgę, tak? Proszę zaczynać. To ja kawałeczek natnę. Tylko ja nic nie mówię, tylko chcę zobaczyć, ile dzisiaj komorny przysłali. O to mi chodzi. O, już poszło. Panie prezes, i do końca. Tak, do końca już? I już do końca, tak. Czyli tu gdzieś? No dobrze, czyli ja. O, czyli oficjalnie otworzone. Delikatnie rotujemy tułowiem. I w tułów. O właśnie, cały tułów. A, widzi pan. I o to mi chodziło. Oddziałujemy nie tylko na biodra, nie tylko na wyczyszczone, ale też na cały kręgosłup. A jak ze stawami biodrowymi? No właśnie, jak to tutaj bardzo tak. Ta maszyna nie obciąża w żaden sposób stawów biodrowych bardziej niż na przykład chodzenie, więc jeżeli nie jesteśmy osobą, która w ogóle nie chodzi, która tutaj prawdopodobnie się dostanie, to nie ma żadnych przyczyn. Dalej pociągniemy nogi, tym mocniej pociągniemy miednicę do rotacji. Tego mi było potrzebne. A czy teraz uparcie ona się tak, no zdecydowanie. One też tam się buja, i tu te mięśnie pośladkowe. Czy to się nazywa biegacz, czy tam się nazywa? To jest biegacz, tak. Tam jest prawdopodobnie orbitrek. Ale mówimy, tak, ale mówimy, pan to biegnie, a to biegacz. Tak. To jest teoretycznie biegasz. Wiadomo, czym te nogi pracują. To ćwiczenie ma jeszcze jedną fajną zaletę. Zresztą to samo, co robią kliki u Nordic Walkingu. Tak? Synchronizują tam kończyny dolne i górne. Bo na to wiele osób jakby nie związanych z tym, jakby nie zwraca uwagi, ale mamy często zaburzony ten wzorzec. Proszę, więcej czasu powinno się tak. No to dobrze.